Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu we środę 13 marca. Po śniadanku, godzina 10, słuchajcie, z minutami. Po naradzie, po odprawie zabieramy się teraz do działania, do prac, jakie mamy wykonać w dniu dzisiejszym, ale tradycyjnie zaczniemy od termometru, od wartości na termometrze i zobaczcie, 7 stopni temperatura i 70% wilgotność powietrza. Majsterek już odpalił Renatkę, jak on to na nią mówi. Także ciągnik już chodzi. Odczepiamy pług. Jedziemy na drugie gospodarstwo. Zaczepiamy przyczepę i czyścimy magazyny, czyścimy silos z pszenicą. Resztę pszenicy ładujemy na przyczepę i zawozimy to do Człuchowa, do roli. Nawet wam teraz nie powiem, jaka jest cena, bo nie chcę tutaj strzelać. Będziemy na miejscu, to wam powiem, bo te ceny się teraz zmieniają. Lecą na łeb, na szyję, że tak powiem. Wczoraj troszeczkę byłem, poorałem to już, co oglądał wczorajszy, dzisiejszy odcinek z wczorajszego dnia. To widział, to oramy tam te mokre miejsca, nie patrzymy, piszecie nam, że majster, przywitaj się za mnie. Cześć. Piszecie nam w komentarzach, że psujemy strukturę gleby, orając tak mokre miejsca. Tych mokrych miejsc nie jest tak dużo. Wczoraj nawet mówiłem, że jest to może 10%, 15% całej powierzchni działki, czyli z 13 hektarów 10% to mamy hektar 30, może jakieś 2 hektary takiej bardzo mokrej ziemi, gdzie nawet zalega woda, jest na całości, także na to nie będziemy patrzeć, bo się nie doczekamy. Mamy już praktykę na tej działce, gdy jest mokro, gdy ta woda tam stoi albo jest błoto, to do maja nie ma takiej możliwości, nie ruszając tej ziemi, nie przewracając tego piachu. Przetestowane mamy. Majsterek krzyczy, że mamy przetestowane. Nie ma takiej opcji, żebyśmy do maja tam zasiali. A na tej działce, jak dobrze wiecie, będzie mieszanka ekoschematów w tym roku, bo piszecie też, co my tam będziemy siać na tych piachach, na tej wiosennej orce. No wiosenna orka musiała być, a nie zimowa, z tego względu, że tam był poplon o zimę, za ten poplon też są pieniądze. Także nie ukrywam, dlaczego tak, a nie inaczej. Jedziemy na tej działce z ekoschematem, czyli mieszanką ekoschematów, ja nawet to nazwałem mieszanką, bo możliwie jak najwięcej punktów będziemy chcieli z tej działki uzyskać. A grok idzie z tego względu, abym ja miał na swoim gospodarstwie w strukturze zasiewów zróżnicowaną strukturę poprzez to, że posieję te bobowate, czy to łupin, czy groch. No w tym przypadku, w tym roku będzie to groszek i zróżnicowana punkty z ekoschematu zróżnicowanej struktury upraw w gospodarstwie są liczone do każdego hektara
powierzchni gospodarstwa. Majsterek, ile jest do zróżnicowanej, bo ty w tym roku, w zeszłym roku byłeś? 2 czy 3 do każdego hektara? No, no to tam też wiecie dobrze ile, czy to 2 czy 3. Jakby to było tak jak w tym roku, po te 103 złote, czy te 100 zł, no to mamy do każdego hektara, słuchajcie, 300 zł, jeżeli to jest 3 punkty, mnożąc to przez 60 hektarów, to jest 18 tysięcy. Także na tamtej działce, na tych piakach naszych, będą zasiane ekoschematy, posiejemy mieszankę ekoschematów. No i tyle w temacie, słuchajcie, jedziemy na drugie gospodarstwo, podczepiamy przyczepę i przystępujemy do załadunku. Majsterek będzie miał dzisiaj... Mamy więcej niż podczepienie przyczepy. Burdę trzeba założyć, no. Nawóz trzeba założyć, no. Worki musisz pochować. Ale majster już jest dzisiaj wesoły, już komediantka go odpuściła, także myślę, że praca nam pójdzie sprawnie, deszcz nie pada, także... Co prawda ja będę miał lżejsze zadanie niż majsterek, z racji tego, iż jestem starszy, to młody pójdzie do silosu i będzie nagarniał zboże, bo to już dzisiaj będzie silos wyczyszczony, także trzeba tam wejść i nagarniać, aby to wszystko wybrać. Myślę, że na przyczepę wejdzie. Także zobaczymy, jak załadujemy, wszystko posprzątamy, ile tego materiału nam się tam jeszcze uzbiera. Jedziemy z tym do roli i też będziemy chcieli na powrocie, słuchajcie, przywieźć saletrę. Decyzja padła na saletrę, ponieważ saletrosany już nie ma, też jest późno. Trzeba to zadziałać takim nawozem, który pozwoli na szybkie uwolnienie się form azotu i tym samym zadziała na rośliny, także też nie ukrywam, że saletra wychodzi, czy mocznik, tak jak widzieliście, stosowaliśmy saletrę i mocznik w jednym, no nie było w jednym dniu, ale można powiedzieć, że w jednej dawce jednego dnia poszła saletra, wczoraj wysialiśmy mocznik 200 kg, także mamy zamknięte, plany były, że 200 kg na hektar, ale wyszło nam trochę mniej saletry, także jest to w przedziale 170-180 kg czystego składnika na 1 hektar rzepaku, także na razie to wystarczy, w zależności jak ten przebieg pogody będzie w kolejnych tygodniach, może padnie decyzja, że jeszcze coś tam 100 kg saletry rzucimy za kilka tygodni, za 3 tygodnie, może na początku kwietnia, ale to już zobaczymy, to już się wszystko okaże podczas okresu wegetacyjnego. Dobra, nie przedłużając, ciągnik jest zatankowany, bo wczoraj brałem paliwo, także możemy ruszać. Teraz kwestia tego, majster, masz klucze? Muszę jeszcze wziąć tylko klucze od kłótek i jedziemy na tamto gospodarstwo, także widzimy się za chwilę po krótkiej przerwie, po bloku reklamowym.
drodzy widzowie, widzieliście, jak ładnie robota poszła, majster jak zarządzi. Teraz wiadomo, już po tej komediantce doszedł do siebie, to już jest super. Teraz miotełkę mu dam. Opalisz traktor, zobacz, nie masz odważnika, a do góry dźwigasz, worek rozerwiesz i... Do ojca? No rozerwiesz worek, prawie rozerwaj. A daj spokój, majster, nie rób wstydu, bo widzowie się będą zastanawiać, co ty jesteś za bojaźliwy, nie chłop. Nie bojaźliwy, tylko już mu tak nie wstawiaj. A teraz później, że trzeba naprawić, to jest tam. Nie, naprawić trzeba, bo te biegi wyskakują do tyłu. Kto to popsuł? Pinio. Pinio jak las robił. Dobra, to już nie będziemy opowiadać o tym. Nasze nie są w temacie. Dobra, słuchajcie, ruszamy. Podjeżdżamy, mamy już burtę założoną. Pozamiatane. Jedziemy. No tak, żeby dobrze leciało. Dobra. Dobra, na równo stoi majsterek, teraz musi wskoczyć, ja mu podam drabinę, wskoczy i założy tamto korytko. La 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 la. Piszcie w komentarzach, co tam u was się szykuje w terenie na 20. Słuchajcie, jakie akcje protestacyjne, jak myślicie rozegrać to? Bo my podejmiemy decyzję, słuchajcie, w sobotę. Podzielimy się na grupy, może tu w powiecie ktoś zostanie. Postawimy blokadę i część rolników pojedzie, słuchajcie, do Gdańska. Część pojedzie do Gdańska. Możecie pisać w komentarzach, jak tam u was sytuacja wygląda. Nie słyszałeś, co mówiłem? Żeby Garfielda nie połamał. Poobijał. Czego ma Garfielda poobijać? La 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 la. Musiałbyś, majster, sprawdzić, czy kierunek jest dobry. Pod bok sypie. No dobra, przełożyłem o jedno ogniwo. Majster już maskę ubiera. Maska musi być. Czekaj, majster. O Jezu! Uśmiechnij się ładnie. Dobra. A ty masz brudną tą maskę. Ty już w niej pracowałeś? No. To przecież za każdym razem trzeba maskę wymienić. Tyle masek kupiłem. Nie, tu 10 masek w tym. W szafie jest schowanych. On brudną maskę ubiera. Przy na tej brudnej masce to grzyb już jest. Dobra, niech wchodzi chłopak. A, łopatę tam masz, mówiłeś, w środku. Na razie ściągam. Nie, na razie po co ci maska? Garfield, chodź trochę. Chodź tu, bo dawno nie byłeś. Kolega czarny przyszedł do ciebie. Nie dawałeś jeszcze mu? Nie, i temu drugiemu kotu też nie dużemu. Dobra. Nakarmię kotki.
No i dobra, drodzy widzowie, mamy załadowane. Jest mniej jak myślałem, ale mamy posprzątane wszystko. No i gra, słuchajcie, załatwiona. Także magazyny mamy czyste. Jak urośnie coś, to będziemy mieli gdzie sypać. Sprawa załatwiona. Jeszcze został groszek, myślę, że 10, 3,5. 5 ton muszę mieć do siewu, 10 ton, 10 ponad 10 ton mamy. Także 5 ton jest do sprzedania. Jakby ktoś jeszcze chciał do siewu, to możemy zahandlować, słuchajcie. Możemy jeszcze groszek zahandlować. A jak nie sprzedam do siewu, to go tak wywiozę i tyle. I sprawa rozwiązana. Majsterkowi śniadanie dam, drugie śniadanko. Umyj się, majster, nosek se wysmarkaj. Maska cię uratowała, nie? A w dupie z tą maską. Kretyn, nie będę taki, bo on normalnie nie szło wyrobić masę. No. Tak jak w COVID-zie, po sklepach się chodziło, gorzej. Proszę, majster, umyj się i masz śniadanie drugie. I będziemy jechać na rolę. Jak była wymyślona pandemia, to się tak samo czułem w tej masce, jak w tym silosie, kurwa. No, to nawet karę raz miałeś płacić, nie? Bo no. Bez maski byłeś. A bez maski, bo jej nie lubię, nie będę chodził. Ja tam nigdy maski nie ubierałem. Jak nie miałeś? Ja później przestałem nosić, bo wiedziałem, że mi nic nie zrobię. No dobra. To na razie tyle, słuchajcie. Jedziemy z tym? No jak nie? Która jest? 13. Hotel? No. No. Takim sieciulowo. Ja ustawiam, ja muszę mieć tak, jak mi pasuje. Oto jest regulacja fotela, żeby każdy dopasował do swojej. 7 to będzie. Może nawet trochę więcej. Się leżeć. A ja lubię. Zła pozycja, chłopie. Byś starszy, to byś narzekał. Nie leży się na krześle. Trzeba być ładnie opartym, kąt prosty.
53. Także wszystko jest tak, jak być powinno. Ja już nie jestem na wagę i się nie tak nie czy. Czerwonego światła nie ma, czy jest czerwonego? Szlaban jest otwarty. Wszystko idzie. Dobra, słuchajcie, próba już idzie. Ładnie pani bierze po brzegu. Prawidłowo, 6 razy, raz już mamy. Drugi raz. Nie zwróciłem, jaka waga była. Teraz jest 1760. 17600. To jest sen, odbierzesz jedynie próbę. Ja no, no. 17520 chyba, co? Jak dobija, to... Ale ciągnik waży z nami 6240. Ty 90 czy 100? Się łapie. Mimo, że łapać 100, tak. To 100 i ja 80. To ponad 6 ton. Ale widzisz, jak się waga zmienia. No i dobrze. Mówiła ci, ile wagę masz? Co? Mówiła ci, ile wagę masz? 17500. 20. Masz na filmie, ja? Bo powiedziałeś do filmu na pewno. Nie, bo nie patrzałem. 17600 było z tobą. Twoja waga trzeba odbyć. No dobra. Mamy chwilę czasu, zanim próbę zrobią, zmielą. Zobaczymy. U Gintera wychodziło... A ten? Tu masz ten nawóz, co ja brałem. No. U Gintera było... powyżej 14 białko, 14,3, 14,2. Tutaj jak raz byliśmy, to było 13,9. Jestem ciekawy, co dzisiaj wykaże. No i u Gintera miałem tego sabotażystę wołka zbożowego. Jeden wołek był w analizie, czyli powiedziałem wtedy i pani laborantka mówiła, że bo ja mówię, że na pewno musi być więcej. Jak jeden jest, to musi być ich więcej. Skoro jeden w analizie, to w silosie musi być ich więcej. Ładowaliśmy to dzisiaj, słuchajcie, żadnych wołków nie widziałem. Kiedyś też było w filmie, jak workowałem, 2 tony, 40 wołków sypałem. Żadnych wołków nie widziałem. Także jestem ciekawy. Jeżeli dziś wyjdą, że są te wołki, bo ja ich tu nie widzę, to słuchajcie, znaczy, że pani laborantka miała rację. A jeżeli nie będzie, no to będzie teoria. Tak jak było teoria spiskowa, że ten wołek został mi podłożony po to, żeby sceny zjechać w
wtedy za gazowanie płaciłem 3 dyszki ekstra od tony, czyli miałem potrącone. Sprzedałem wówczas pszenicę po 770 zł. Cena była 800, 3 dyszki w dół za tego wołka jednego. No i tak to było. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Słuchajcie, majstarek poszedł, bo z tym nawozem sprawę tam załatwiać. Nie wiem, jak to nam wyjdzie. Zobaczymy. Dobra, ja idę pod analizę. Co? Pokaż te parametry, co tam mamy. Słuchajcie, mamy analizę. 315. Co? No idziemy. Idziemy tam. To mogę sobie na spokojnie nagrać. To tego. Dobra, ja wam później, 300, później wam pokażę. A to ja idę się do okienka, a majster niech podjeżdża już. Dobra, majster jedzie. Wysypujemy. Tak wychodzi, że gdzieś powinno być 7,5 tony. Sypiemy sami, nie? Czy podnosi? Co, otwierasz, można? Poczekaj! Tak? Aha. No i dobra, ładnie. Dobra, dzięki, na razie. No i słuchajcie, i jaka teoria, piszcie w komentarzach. Jeden wołek był znaleziony, ostatnio jak woziłem do Wyczech. Teraz pozamiataliśmy magazyn, żadnego wołka nie ma, żadnych robaków nie ma. I co sobie o tym można pomyśleć, słuchajcie. Że robak został nam podrzucony. I tyle w temacie, nie? Tak jak pisaliście, ktoś tam pisał. I tak to można sobie powiedzieć. Ile my tu mamy wagę? 9580. 9580. 7520. To brakuje nam
60 kilo do... Nie. A, kurwa, do. Dobra. Dobra. Dobrześ powiedział, bo zapomniałem. Świetnie. Dobra. Specjalnie zrobię tylko zdjęcie. Cześć. Co tam, Waldek, załatwiasz? Co? Co tam załatwiasz? Przemek. Nawozy? Przemek załatwia mnie. Co? Przemek łatwi. Aha. No nie. To inne firma, inne kalosze, inne wrotki. Aha, aha. I co tam, żeście sobie ustalili? No wiesz, na 20 coś będziemy, nie? Ja i tak nie mogę, jak z matką ten coś zostać. No my mówimy, ja z Krzyśkiem rozmawiam. Mówię, Waldek w domu siedzi, serwery Pentagonu blokuje. No. Waldek jest informatykiem. No ja mówię, ale to trzeba to udostępniać. No. Zauważyłeś to? Ja mówię, no nie mogę, choćbyś bym chciał. No nie, no jak jest, słuchaj, ktoś musi być tam. Pracuje, chłopaki pracują, nie? No. Ty w szkole, w tym internacie jest, ja jestem sam. No tak. No, a matka chora, nie się wywróci. Tak, pojadę w pole, zajdę do domu i sprawdzę. Do kościoła już nie widzę jej od dłuższego czasu. Teraz ciosy już do nich przyjeżdża, nie? No. Patrzałeś na cenę? W dysku mniej. 1760 40, bo po 50 jest. A, 50 jest. Słuchajcie. Gęstość było 1,5% mniej, tak? 75,5. Ma mieć 77. Ale że im tu zawsze wychodzi, kurde mać, 13,9. Tak? Czy ile wyszło? 7. A, 13,7. No tam znowu miałem wołka. Tutaj wołków nie ma. Nie, z tymi wołkami, słuchajcie, to lipa, bo jak jeden wołek był, to tych wołków musiało być tysiące w tej pszenicy, w tym silosie. Okazuje się, że ten wołek to był po prostu nie nasz. Lipa. Dobra, sprzedane, magazyny mamy czyste. Mamy jeszcze do sprzedania 5 ton grochu. Zobaczymy, gdzie to się sprzeda. Może ktoś do siewu będzie chciał kupić, to zapraszamy, nawet jakby ktoś tu był z bliskich okolic. Jęczmienia mamy, Jarego też, jakby ktoś potrzebował do siewu. Łubinu mamy do siewu też chyba z tonę, nie? Jarego jęczmienia mamy chyba ze 2 tony. No i mamy też dla świnek jęczmień jeszcze. Myślę, że gdzieś z 7 ton, nie? No i to ile tam żeśmy do pieca wzięli? Tonę? Trochę by, no to na pewno. Dobra. Magazyny mamy puste, to też ważne. Przynajmniej będzie gdzie sypać towar. Dobra, azot ma jutro dojechać. Jednak nic tu dzisiaj żeśmy nie przywieźli. Zobaczymy, co się uda, to jak oni to zrealizują. Najpierw na jutro, za minutę już na 90%, że na jutro. Cały czas było. Tak? To może w piątek, jeszcze jest piątek. Jutro jest środa. To jest czwartek. Środa. Środa? Czwartek. Nice. Majste. Tak, najciekawsze jest z tym wołkiem. Dobra, jedziemy na obiad, będziemy działać dalej. Przewidzimy się za chwilę. Opa!
Słuchajcie, i dojechaliśmy już. Wprowadzamy przyczepku. Wprowadzamy przyczepę do stodoły. Jedziemy na obiad. Jedziemy na obiad. Zaklinowane. Zamykamy wrota. I sprawa rozwiązana. Oh!